25.08.96, godzina 10.15, Orzeszy. Rozważenie brata Biletera, pieśń nad pieśniami, rozdział 4, 1 do 6. Das Hohe Lied ist ein Zwiegespräch zwischen einem Bräutigam und einer Braut. Pieśń nad pieśniami jest to taka rozmowa pomiędzy oblubienicą a oblubieńcem. Dialogiem. Der Bräutigam ist der Herr Jesus. Ten oblubieniec to jest Pan Jezus. Die Braut sind die Gläubigen des Volkes Israel. Oblubienica to są ci wierzący narodu izraelskiego. Die nach der Entrückung, którzy po zabraniu zgromadzenia
Wenn das Evangelium des Reiches verkündet wird, in der Drangsalzeit, którzy jeszcze w tym czasie ucisku będą pokuteczni. Das ganze Hohelied ist gesagt in Bilder. Ta cała pieśń nad pieśniami jest w takiej mowie symbolicznej. Mit einer einzigen Ausnahme. Jedynym wyjątkiem. Und das ist ein Schlüssel zu diesem Buch. To jest klucz do tej księgi. In Kapitel 6, Vers 12. W rozdziale 6, wiersz 12. Da wird immer das ganze Buch wird besprochen von Frau und Bräuchen. Cała księga, cała ta pieśń nad pieśniami jest mowa o oblubieńcu, oblubienicy. Aber hier wird gezeigt, dass es sich bei der Braut handelt. Ale na tym miejscu, w tym wierszu 12 jest jasne, że chodzi tutaj o oblubienicę. Um sein wildes Wort. I o jego ochotny, chodzi tutaj o jego ochotny naród. Tutaj w naszym tłumaczeniu stoi, była, że tam była córka mojego ludu, natomiast w niemieckim jest przetłumaczone, że to była córka mojego narodu chcącego, chcącego narodu, ochotnego. Wenn diese Braut die Gläubigen des Überrestes von Israel sind, jeżeli ta oblubienica są to te resztki tego Izraela, dann dürfen wir es aber anwenden auf uns, to możemy to też widzieć, przejąć na nas, die wir in der jetzigen Zeit an den Herrn Jesus haben. Którzy my w tym czasie Pana Jezusa wierzymy. Es gibt drei wichtige Gedanken durch dieses Buch. Są trzy takie bardzo ważne myśli, które przenikają przez tą całą księgę. Die bleibende Liebe des Herrn Jesus zu uns. Ta pozostająca miłość Pana Jezusa do nas. Unsere schwankende Liebe zu ihm. Ta nasza taka zanikająca i powstająca miłość do Niego. Und drittens, dass nur der Herr Jesus das Herz befriedigen kann. I ta trzecia myśl, że tylko Pan Jezus może serce nasze zadowolić. Es ist sehr wichtig, das zu erkennen. Jest to bardzo ważne, aby to poznać. Auch für unsere jungen Leute hier. Ale również dla naszych młodych przyjaciół i profesorów. Nur der Herr Jesus kann unsere Herzen ganz erfüllen. Tylko Pan Jezus może nasze serca w zupełności zadowolić. In diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, dem Abschnitt, który teraz przeczytali, im Fragmencie, sehen wir, was der Herr Jesus Schönes findet an denen, die zu seinem Willen folgen. Widzimy to, co Pan Jezus widzi w tym narodzie, który za nim tak ochotnie idzie. Diese Verse sind zu unserer Ermunterung geschrieben. Te wiersze są dla naszego pocieszenia napisane. Aber auch zu unserer Ermahnung. Ale również dla naszego upomnienia. Wir werden es sehen im Verlauf der Betrachtung. To będziemy potem widzieć w czasie tego zadania. Es geht hier nicht um unsere Stellung in Christus. Nie chodzi tutaj o nasze stanowisko w Chrystusie. Sondern es geht um unsere praktische. Tylko chodzi o nasze praktyczne życie. Und der Herr Jesus zeigt uns hier, i Pan Jezus pokazuje nam tutaj, was man erkennen kann in der Praxis unseres Lebens. Co on może uznać w praktycznym naszym życiu. Und wenn wir uns in sein Licht stellen, jeżeli my się pod jego światło stawiamy, dann sehen wir oft, dass sehr wenig für ihn da ist. To widzimy bardzo często, że tam bardzo mało dla niego jest. Aber das Wenige, das in unserer Praxis da ist, ale to mało, co jeszcze w naszym praktycznym życiu jest, das sieht der Herr Jesus, to Pan Jezus to widzi. Und er freut sich. I on cieszy się. Ich denke an seine Jünger, die drei Jahre mit ihm gegangen sind. Ja myślę teraz też o tych jego uczniach, którzy trzy lata z nim razem chodzili. Wie viel Mühe hat er mit ihnen? Ile miał trudu też z nimi. Er musste sie immer wieder ermuntern. Musiał ich
ciągle pocieszać. Er musste sie beschützen. Er musiał ich chronić. In den wichtigsten Momenten haben sie geschlafen. I w tych najważniejszych momentach to oni nie podobali spanie. Und als der Weg nach Jerusalem und nach Golgatha ging, I na tej drodze z Jerozolimy do Golgoty, haben ihn alle verlassen. To go opuścili wszyscy. Aber der Herr Jesus sagt zu ihnen, ale Pan Jezus powiedział do nich, ihr seid es, die nicht mehr aufgehört. Wy jesteście tymi, którzy się ze mną wytrwali. Dieses schwache und wenige bei deinen Jüngern. Te słabe i tak mało, które było u jego uczniów. Was hat er gesehen? To on to widział. Was hat sein Herz gefreut? To pocieszyło jego, ucieszyło jego serce. Und so ist es auch hier in Orzeszu. I tak jest również tutaj w Orzeszu. Wenn es willige Herzen gibt, jeżeli są ochotne serca, i würden Herrn Jesus schlagen, które dla Pana Jezusa biją, dann man erkennt er das. To on to uznaje. Und wir wollen jetzt sehen anhand dieser Verse, i my teraz chcemy to widzieć na podstawie tych wierszy, an was in unserem praktischen Leben der Herr Jesus predigt. Na jakich praktycznych rzeczach w naszym życiu Pan Jezus, z czego Pan Jezus się cieszy na tych praktycznych rzeczach? Er nennt sieben Teile seiner Braut, diese Braut, sieben Teile. Siedem części tej oblubienicy. Und beschreibt sie. I opisuje ją tutaj. Das erste sind die Augen. Ta pierwsza część tej oblubienicy to są tutaj oczy. Er sagt sie sind wie Tauben. On pisze tutaj, że oczy są jak oczy gołębi. Die Taube. Gołębie. Wenn ein Bruder hier eine Taube hat. Jeżeli jakiś brat ma gołębia może. Und er nimmt sie mit nach Katowice. I gdyby go wziął do Katowic. Und er lässt sie fliegen. I pozwolił temu gołębiowi runąć. Dann fliegt sie auf dem schnellsten Weg nach Orzeszu. To ten gołąb leci najkrótszą drogą z Katowic do Orzesza. Das ist der Charakter der Taube. To jest charakter gołębia. Und das zeigt uns, dass wenn die Augen unserer Herzen, i to pokazuje nam, jeżeli oczy naszego serca kein anderes Verlangen haben, als den Herrn Jesus zu sehen, nic innego nie pożądają, jak tylko Pana Jezusa zobaczyć, ihn zu, mit ihm beschäftigt zu sein, tylko z nim być zatrudnionym, zajmować się nim, das können wir nicht immer. To nie możemy zawsze. Wenn wir sehr streng arbeiten, jeżeli ciężko pracujemy, bevor ich nach Polen fuhr, zanim przyjechałem do Polski, hatten wir Weizenämter, mieliśmy żniwa pszenne, und ich musste schwere Strohballen auf den Wagen machen. Musiałem te takie ciężkie snopy na samochód podawać. Es war heiß. Było bardzo gorąco. Ich konnte nicht an den Herrn Jesus denken. Ja nie mogłem w tym momencie na Panu, o Panu Jezusie myśleć. Ich dachte nur, ich bin froh, wenn die Arbeit zu Ende ist. Ja tylko myślałem, ja jestem bardzo szczęśliwy, jak ta robota do końca dotrwa. Es geht euch auch so. I wam na pewno idzie nie inaczej. Aber wenn dann die Mühe zu Ende ist, ale jeżeli ten trud jest dokończony, haben wir dann die Gewohnheit, sofort wieder zum Herrn Jesus zu kommen. Czy mamy to przyzwyczajenie z powrotem zaraz do Pana Jezusa dolatywać, czy lecieć? Das zeigen uns diese Augen wie Tauben. To pokazują nam te oczy jak oczy gołębicy. Und der Schleier spricht, dass man in seinem ganzen Leben nur für den Herrn Jesus da sein wird. I ta, ta zasłona, czy welon, mówi, dass der Charakter unseres, oder der Wunsch unseres Herzens nur für den Herrn da zu sein. Pokazuje nam symbolicznie, że jest to życzenie naszego serca. Das wird sehr deutlich in erstem. I tylko dla Niego. Życzenie naszego serca tylko dla Niego. Das wird sehr deutlich in 1. Mose 24. To jest bardzo wyraźne w 1. Mojżeszowej, rozdział 24. Rebeka sieht einen Mann ihren Gegenwart. Rebeka widzi męża, który jej naprzeciwko przychodzi. Es ist Isaac. Jest to Isaac. Und sie verhüllt sich. I ona się zasłania tym welonem. Sie sagt, ich will jetzt nur noch für diesen Mann da. Ona mówi, ja chcę być tylko dla tego męża.
Und wenn hier Herzen sind, die diesen Wunsch haben, jeżeli tutaj są serca, które mają to życzenie, to Pan Jezus uznaje, On widzi to. Das Haar hier ist ein langes Haar. Te włosy tutaj to są długie włosy. Das ist das Mein. To jest to drugie. Und das zeigt, dass die Hingabe an den Herrn Jesus, i to pokazuje, że to oddanie się Panu Jezusowi, Abhängigkeit und Unterwerfung unter sein Wort hervorbringt. Przynosi zależność i poddanie się pod Jego Słowo. Ich kann nicht sagen, ich liebe den Herrn Jesus. Ja nie mogę powiedzieć, ja miłuję Pana Jezusa. Und ich will ihm, mich ihm nicht unterwerfen, seinem Wort. I nie chcę się Jemu poddać, Jemu i Jego Słowu. Die langen Haare sprechen von Unterwürfigkeit. Te długie włosy mówią o poddaństwie. Und wenn wir es sehen in 1. Korinther 11, jeżeli my widzimy w 1. Koryntian w rozdziale 11, wie es recht ist für jede gläubige Frau, jak dobrze jest, jak właściwe jest dla każdej wierzącej kobiety. Aber dann sehen wir das lange Haar noch beim Nazirer im Alten Testament. Ale widzimy jeszcze te długie włosy w Starym Testamencie u tego Nazirejczyka. Das war ein Mann, der sich ganz besonders Gott und seinem Dienst und den Dienst für Gott weihen musste. To był pewien mąż, który chciał się w zupełności Bogu na służbę oddać. Er hat als Zeichen dafür sein Haar wachsen lassen. Jako oznakę tego pozwolił, aby te włosy takie długie u niego urosły. Und das war verbunden mit Verzicht auf irdische Dinge. To było związane z jego strony z rezygnacją na inne ziemskie rzeczy. Es gibt weltliche Freuden und irdische Freuden. Są światowe radości i ziemskie radości. Von weltlichen Freuden sollen wir fliehen. Przed radościami światowymi mamy uciekać. Das ist nichts für den Gläubigen. To nie jest coś dla wierzącego. Aber irdische Freuden sind uns sehr wohl gegeben. Ale ziemskie radości są nam dane. Ich habe einige Male hier in Polen. Ja parę razy tutaj już w Polsce. Sogar jedes Mal. Nawet za każdym razem. Gutes Essen bekommen. Dobre jedzenie otrzymałem. Ich habe mich daran gefreut. Ja się z tego cieszyłem. Ist das verboten? Czy jest to zabronione? Für einen gläubigen Menschen? Dla wierzącego człowieka? Das ist nicht verboten. To nie jest zabronione. Ich darf mich daran freuen. Ja mogę się z tego cieszyć. A wenn ich dem Herrn dienen möchte, ale jeżeli Panu chcę służyć, muss ich auch bereit sein, auf solche Freuden zu verzichten. To muszę też być gotowy również na te radości, z tych radości zrezygnować. Auch das zeigen uns die langen Haare. I to również pokazują nam te długie włosy. Wenn ich sagen würde, wenn ich einen Dienst vom Herrn bekäme in ein anderes Land, jeżeli otrzymałbym służbę dla Pana w innym kraju, und ich würde sagen, nein, ich will nach Polen gehen, i bym powiedział nie, ja chcę jechać do Polski, weil ich hier gutes Essen bekomme, bo tutaj jest dobre jedzenie, dann wäre das nicht wahr, was hier to nie byłoby to prawdą, to co tutaj ta oblubienica pokazuje. Es gibt keinen Dienst für den Herrn. Nie ma żadnej służby dla Pana. Ohne Verzicht auf irdische Freude. Bez rezygnacji na te radości ziemskie. A wenn ein gläubiger Mensch bereit ist, ale jeżeli wierzący człowiek jest gotowy, auf irdische Freuden zu verzichten, na te ziemskie radości, z tych ziemskich radości zrezygnować, um dem Herrn zu dienen, aby Panu służyć, dann anerkennt der Herr. To Pan to uznaje. Das gilt auch für die Frauen von Brüdern. To również dotyczy żon od braci, die manchmal auf ihren Mann verzichten müssen, które niekiedy muszą zrezygnować ze swojego męża, bo on zlekł, bo pojechał gdzieś, damit er dem Herrn dienen kann. Aby on mógł służyć Panu. Das dritte sind die... To trzecie... Das Haar wird gezeigt
all seine Herde Ziegen. Te włosy są pokazane jako stado kóz. Die Ziege spricht von Absonderung, das ist nicht schwer. Koza pokazuje po prostu odosobnienie, to nie jest ciężko. Gehorsam zu Gottes Wort. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Führt uns zur Absonderung von allem. Prowadzi nas do odosobnienia od wszelkiego złego. Ich hatte mal eine Ziege auf meinem Bauernhof. Ja miałem kiedyś kozę na moim gospodarstwie. Da habe ich das genannt. I to uczułem się od nich. Die Ziege geht immer ein bisschen für sich. Koza odchodzi zawsze trochę na bok. Das ist der Charakter der Ziege. Bo to jest jej charakter. Und wer dem Wort Gottes gehorsam sein möchte. I kto chce Słowu Bożemu być posłusznym. Sondert sich ab von allem Bösen. To oddziela się od wszelkiego złego, dosadnie się. Und dann wird der Weg manchmal etwas einsam. I jest ta droga niekiedy taka samotna. Und dennoch ist es eine Herde Ziege. Ale mimo wszystko istnieje stado kóz. Es gibt noch andere. Też są inne. Die das auch verwirklichen möchten. Którzy też to chcą urzeczywistnić. Und mit ihnen wollen wir zusammen gehen. I z tymi chcemy iść razem. Darum hat es hier nicht eine einzelne Ziege. Dlatego tu nie opisuje się jedną kozę. Sondern eine Herde Ziege. Tylko całe stado kóz. Es gab einmal ein Mann. Był raz jeden mąż. Er saß unter einem Strauch. I on siedział pod jednym krzewem. Und er sagte, ich allein bin übrig geblieben. I mówi do siebie, ja sam zostałem. Gott sagt, a Bóg mówi, es gibt 7000. Jest jeszcze 7000. Die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt. Którzy przed tym balem te swoje kolana jeszcze nie skłonili. Möchten wir bewahrt werden vor diesen Gedanken? Abyśmy byli zachowani przed tą myślą. Ich allein bin übrig. Że ja zostałem tylko samotny. Ich sage zwei neutestamentliche Stellen. Ja teraz mówię o dwóch miejscach starotestamentowych. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von dem Ungerechtigkeit. Każdy, kto wyznaje słowo Pana, ma odstąpić od niesprawiedliwości. Das zeigt uns die Ziege. To pokazuje nam ta koza. Strebe aber nach Gerechtigkeit, glauben, liebe Frieden. I dąż do sprawiedliwości, wiary, pokoju i miłości. Mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Tymi, którzy Pana wzywają z czystego serca. Das ist die Herde. To jest to stado. 2 Timotheus 2 zu finden. W drugim Tymoteusza, w drugim rozdziale to, można to znaleźć. Das dritte sind die Zähne. Ta trzecia oznaka tej ulubienicy to są zęby. Es geht hier nicht um einander beißen. Nie chodzi tutaj o to, żeby się wzajemnie pogryźć. Sind keine Zähne von Löwen. To nie są żadne zęby od lwów. Sind Zähne von Schafen. To są zęby od owiec. Der Gedanke ist Nahrungsaufnahme. Czyli ta myśl jest przy tym przyjęcie pokarmu. Es ist dem Herrn wohlgefällig, wenn wir Verlangen haben nach geistlichen Nahrung. To się bardzo Panu podoba, jeżeli my mamy to pożądanie w sobie, aby to ten pokarm duchowy pożądać. Es sind geschorene Schafe. To są owce strzyżone, które nie mają żadnych włosów. Die Haare der Tiere in der Bibel. Te włosy tych zwierząt w Biblii zeigen uns das, was vom Fleisch kommt. Pokazuje nam to, co przychodzi z ciała, od człowieka. Und es soll unser Verlangen sein, vernünftige, unverfälschte Milch. I to powinno być naszym pożądaniem, aby nie zafałszowane mleko pić. In der Christenheit gibt es verdünnte Milch. W chrześcijaństwie jest takie mleko rozwodnione. Verfälschte Milch. Zafałszowane mleko. Und wir sollen Verlangen haben nach der unverfälschten. I my mamy mieć to pożądanie, aby otrzymać to niefałszowane mleko. Die Frage ist, was für Bücher lesen wir? Pytanie jest, jakie książki wyczytamy? Ist es Milch, die mit menschlichen Dingen verfälscht ist? Jest to mleko, które jest z ludzkimi rzeczami pomieszane? Vermischt mit Philosophie oder Theologie? Pomieszane z filozofią i teologią? Oder ist es unverfälscht? Albo jest to mleko nie.
Es gibt manche Vorträge, die sind interessant. Są niektóre wykłady, które są bardzo interesujące. Und es wird viel von manchen gesprochen, was auch in der Bibel steht. I niekiedy jest dużo tego pogadane, przy tym, co w Biblii stoi. Aber es ist verbunden mit Dingen, die dem Fleisch gefallen. Ale są też to wykłady związane, które podobają się ciału. Aber wir sollen Zähne haben wie geschorene Zähne. Ale my mamy mieć zęby jak te ostrzyżone owce. Die nach der rechten Milch ausschaut haben. Które tylko na tym sprawiedliwym, tym czystym lekiem się oglądają. Dazu braucht es ein aufrichtiges Herz. Do tego potrzeba takie szczere serce. Und die Bitte zum Herrn ein geistliches Unterscheidungsvermögen. I prośbę do Pana, aby mieć to duchowe zdolność rozsądzania duchu. Ich habe 1. Petrus 2 erst richtig verstanden. Ja zrozumiałem pierwszy list Piotra, drugi rozdział dopiero wtedy. Wo da seid, wie neugeborene Kindlein, seid begierig nach der vernünftigen Unterweisung. Gdzie tam stoi, żeby te nowonarodzone dzieciątka pożądały tego niefałszowanego mleka? Als bei uns das siebte Kindlein geboren. Jak u nas się siódme dziecko. Kann euch erzählen, dass ziemlich Betrieb war in unserer Familie. To w naszej rodzinie było dosyć dużo ruchu wtedy. Manchmal auch geschrei. Niekiedy krzyczeli. Manchmal auch strei. Niekiedy się nawet kłócili. Und dieses kleine Kind war an der Flasche. A to małe dziecko wisiało na tej flaszeczce. Hat sich nicht abhalten lassen durch geschrei. Nie przeszkadzało mu to wszystko, te krzyki. Nicht durch strei. Ani te kłótnie. Seine Milka. No, żeby to mleko pić. Es gibt auch Geschrei in der Christenheit. Są również kłótnie czy krzyki w chrześcijaństwie. Es gibt Streit in der Christenheit. Są też kłótnie w chrześcijaństwie. Aber unser Verlangen soll sein. Ale nasze pożądanie ma być. Nach dem Wort Gottes. Żeby Słowo Boże mieć. Aber diese Schafe kommen aus dem Schwemme, aus dem Wasser. Ale te owce wyszły tutaj z kąpieli, wody. Sind wir bereit, uns durch Gottes Wort reinigen zu lassen? Czyśmy są gotowi, abyśmy się oczyszczali w Słowie Bożym. Gehen wir weg von einer Wortverkündigung? Idziemy, odchodzimy od wykładu, czy przekazywania Słowa Bożego? Und sagen, das war ein guter Vortrag. I mówimy, to był dobry wykład. Aber wir waren nicht bereit, es wirken zu lassen auf unsere Gewissen. Ale nie byliśmy w czasie tego wykładu gotowi, aby to słowo działało na nas. Damit das Wort auch eine Veränderung bewirken kann. Aby to słowo mogło zmianę w nas wywołać. Man kann tatsächlich Jahre und Jahrzehnte unter dem Schau des Wortes sein. Można być lata i dziesiątki lat pod tym echem tego słowa. Und doch hat es keine reinigende Wirkung. I mimo wszystko może to słowo nie mieć działalności tego oczyszczającej. Weil wir unser Gewissen verschließen. Bo my nasze sumienie przed tym zamykamy. Aber das ist die Absicht oder die Wirkung des Wortes Gottes. Ale to jest zamiar i działanie Słowa Bożego. Uns zu reinigen. Aby nas oczyszczać. Eine alte Schwester sagte zu einem Bruder. Pewna starsza siostra powiedziała do brata. Ich bin so vergesslich. Ja się już tak zapominam. Wenn ich in die Wortverkündigung gehe. Jeżeli idę na wykład Słowa Bożego. Bin ich wie ein Korb, ein beflochtener Korb. To jestem jak taki spleciony koszyk. In dem man Wasser einfüllt. W którym wodę się wlewa. Alles läuft wiederum von mir. Wszystko z niego wylatuje. Es hat keinen Sinn, dass ich noch gehe. To nie ma żadnego sensu, żebym jeszcze tam chodziła. Der Bruder sagt. Brat powiedział. Das kann sein, dass das wieder unten wegläuft. Może to tak jest, że to tam wylatuje wszystko. Aber eines ist sicher. Ale jedno jest pewne. Der Korb ist rein. Ale koszyk będzie bardzo czysty. Das ist die reinigende Wirkung des Wortes Gottes. To jest to oczyszczające działanie Słowa Bożego. I dopiero wtedy przynosi on owoc. Die alle Zeit zwillige gebären. Die alle zwillige gebären. Die
Ale ty nie wiem. I to widzimy tutaj, że Pan Jezus powiedział nie tylko to, co mu Ojciec powiedział, sondern auch wie, tylko jak mu powiedział. Wir gehen zum Kolosserbrief. Idziemy do listu do Kolosensów. Kapitel 4. Rozdział 4. Capite per apostolo da Beferin 20? To prosi apostol, żebyśmy się za nim modlili.
damit des dritten Verses und dann um das Willen, nein, um das Geheimnis des Módlcie się raz się za razem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy. Chodzi o słowo tajemnicy Chrystusowej, z powodu której to jestem więźniem. Damit er wusste, was er zu verkündigen hatte. On wiedział, co on ma ogłosić. Das Geheimnis des Christus. Tą tajemnicę Chrystusową. Aber dann hat er große Übungen. Ale miał tam tym ćwiczenie swoje. Wie er es sagen soll. Jak on ma to powiedzieć? Und wir finden in Vers 6 dasselbe. I to widzimy w wierszu 6 jeszcze raz. Mowa wasza nie będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Der Herr Jesus achtet darauf, was wir sprechen. Pan Jezus uważa bardzo na to, co my mówimy. Aber er achtet auch darauf, wie wir es sagen. Ale on też uważa bardzo na to, jak my to mówimy. Auch wenn wir das Evangelium verbreiten. Jeżeli my Ewangelię rozgłaszamy, können wir nicht als Herrschende auftreten. Nie możemy jako ci panujący tam wystąpić, sondern als Diener. Tylko jako ten służący. Das hat der Herr Jesus vollkommen gelebt. To Pan Jezus to w taki sposób zupełnie doskonały przeżył. Und so sagt er hier, dein Mund ist gierig. Dlatego mówi tutaj, że twoje usta są pewne piękne. Das fünfte ist die Schläfe. To piąte jest tutaj skronie. Hinter der Schläfe sind die Gedanken. Za skroniami są myśli. Kein Mensch kann kommandieren die Gedanken. Żaden człowiek nie może czytać myśli drugiego. Das hat Gott in seiner Schöpfungsordnung festgelegt. To Bóg w swoim porządku stworzenia tak to ustanowił. Wir sind auch froh darüber. Myśmy są też zadowoleni z tego. Es gibt natürlich Ehefrauen. Są naturalnie pewne żony. 30 Jahre verheiratet sind. Które są 30 lat za mąż, które wyszły już. Die Gedanken ihrer Männer schon gut erraten können. I które mogą te myśli mężów swoich odgadywać. A manchmal irren sie sich noch. A mimo wszystko jeszcze błądzą im drogę przeczytać. Denn lesen können sie nicht. Bo czytać z tego nie potrafią. A was wir jetzt lernen ist dieses. Ale co my teraz się uczymy, to jest to. Der Herr kennt unsere Gedanken. Że Pan na nasze myśli. Es ist hier ein Granatapfel. To jest tutaj jabłko granatu. Und der ist aufgeschnitten. I to jabłko granatu jest przecięte. Da sieht man, habe noch nie Granatu gesehen. Ja jeszcze takiego jabłka nie widziałem. Aber jemand, der aus dem Orient kommt, hat es mir erklärt. Ale ktoś, kto z Bliskiego Wschodu pochodzi, to objaśni mi to. Da sieht man alle einzelnen Kerne. Że tam którzy dniem i nocą są tego świadomi, dass der Herr ihre Gedanken kennt, że Pan ich myśli zna, und dass sie wünschen, dass ihre Gedanken Bogu sind. I że oni sami życzą sobie tego, żeby ich myśli upodobały się Panu. Wir lesen aus Psalm 19. My czytamy z Psalmu 19. Und da haben wir den Mund und die Gedanken. To mamy tam te usta i myśli. Psalm 19, vers 10. Psalm 19, wiersz... U nas 15. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Und dann ist diese Schläfe wieder hinter dem Schleier. I potem jest ta skroń za tą zasłoną, za tym zielonym. Das zeigt uns wieder, dass auch der
I to pokazuje nam, że również ta zawartość tej naszej myśli może być Pan Jezus. Vor einigen Jahren war in der Schweiz eine Konferenz. Przed kilkoma laty była w Szwajcarii konferencja. Und ein Bruder hat einen gläubigen Mann mitgenommen. I pewien brat przywiózł z sobą pewnego wierzącego męża. Und der hat so etwas noch nie erlebt. I on coś takiego jeszcze nigdy nie przeżył. Nach drei Tagen Konferenz. Po trzech dniach konferencji. Fragt der Bruder ihn, wie es ihm gefallen hat. Pyta się ten brat, jak mu się podobało. Es war sehr schöne Tage. On powiedział, to były bardzo piękne dni. Aber ein wenig einsam. Ale to nieco jednostronnie. Man hat drei Tage nur von Herrn Jesus gesprochen. Trzy dni rozmawiano tylko o Panu Jezusie. Der Mann wusste nicht, was er sagt. Ten mąż nie wiedział, co właściwie mówi. Ist das nicht ein schönes Zeugnis? Czy to nie jest piękne świadectwo? Wenn Menschen kommen und sagen, jeżeli ludzie przyjdą i mówią, i sprechen ja nur vom Herrn Jesus, oni mówią tylko o Panu Jezusie. Das ist der Schleier. To jest ten welon. Nur für ihn da sein. Tylko dla niego tam być. Nur von ihm sprechen. Tylko o nim rozmawiać. Nur über ihn nachdenken. Tylko o nim rozmyślać. Das sind glückliche Herzen. To są szczęśliwe serca. Das sechste ist der Hals. To szóste jest szyja. Das ist vielleicht das schwierigste hier. To jest może to najcięższe tutaj. Und man muss etwas länger darüber nachsinnen. I to by trzeba tak trochę dłużej na ten temat rozmyślać. Bis man den Gedanken erkennt. Aż w końcu tą myśl się pozna. Aber der Hals wird verglichen mit dem Turm Davids. Ale ta szyja jest tutaj porównana z wieżą Dawidową. David hat gekämpft und gesiegt. Dawid walczył i zwyciężył. Und diese 1000 Schilde. Te 1000 tarcz sind monumenty seines Sieges. To są takie pomniki czy monumenty jego zwycięstwa. Ich möchte auf eine Stelle hinweisen. Ja chcę na jedno miejsce wskazać. Glaube, sie ist in Römer 16. Ja myślę, że to jest do Rzymian 16. Von Priska und Aquila. O Priscilla i Aquili. Sie waren bereit, ihren Hals für den Apostel zu geben. Oni byli gotowi swoją własną głowę czy szyję tutaj za apostoła oddać. Das heißt, die Leben zu lassen. Czyli chcieli oddać za niego swoje życie. Sie mussten es nicht. Oni nie musieli tego. Aber einer hat sein Leben wirklich gelassen. Ale jeden zostawił w rzeczywistości swoje życie. Das ist der Herr Jesus auf Golgatha. To jest Pan Jezus na Golgocie. Und er hat dort einen Sieg errungen. I on tam osiągnął takie zwycięstwo. Es ist ein dreifacher Sieg. Jest to potrójne zwycięstwo. Den Sieg über den Feind, über Satan. Jest to zwycięstwo nad tym przeciwnikiem, nad szatanem. Das lesen wir in Hebräer 2. To czytamy w Hebrajczyków 2. Er hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes. On zniweczył tego, który miał tą moc diabła. Und zwar mit seiner eigenen Waffe. I to jego własną bronią. Ich denke dabei immer an David. Ja myślę ciągle przy tym o Dawidzie. Wie er Goliath begegnet. Jak on przeciwstawił się Goliathowi. Er schleudert diesen Stein. On wystrzelił ten kamień. Dann geht er hin und nimmt das Schwert von Goliath. I tam idzie do niego, wyciąga ten miecz od Goliatha. Und schlägt ihn den Kopf. I uciął mu tę głowę. Das Schwert von Satan ist der Tod. Tym mieczem szatana jest śmierć. Aber der Herr Jesus ist in den Tod gegangen. I Pan Jezus poszedł w śmierć. Und dadurch hat er den Sieg über seine Runde. I przez to osiągnął to zwycięstwo nad tym przeciwnikiem. Zweitens hat er Sieg über die Welt. Po drugie, on zwyciężył nad światem. In der Welt habt ihr Drangsal, sagt er. W świecie macie uczuć, mówi on. Aber seid gut des Mutes. Ale bądźcie dobrej myśli. Ich habe die Welt überwunden. Ja zwyciężyłem świat. Auch das ist auf Golgatha geschehen. To również stało się na Golgocie. Und er hat auch gesiegt über die Sünde. I on zwyciężył również nad grzechem. Er wurde zur Sünde gemacht. On stał się grzechem. Gott. Został uczyniony grzechem. Został uczyniony grzechem. Gott hat die Sünde an ihm verurteilt. Bóg osądził grzech na nim. Er hat die befreit, die Sklaven der Sünde waren. I on przez to wyzwolił tych, którzy byli niewolnikami grzechu. Und jetzt kommt die praktische Frage. I potem przychodzi to praktyczne pytanie. W
I urzeczywistniasz ty zwycięstwo Pana Jezusa nad szatanem w swoim praktycznym życiu, Verwirklichst du den Sieg des Herrn Jesus über die Welt in deinem praktischen Leben? Czy urzeczywistniasz w swoim życiu zwycięstwo Pana Jezusa na tym świecie? Und verwirklichst du den Sieg des Herrn Jesus über die Sünde? Czy urzeczywistniasz ty zwycięstwo Pana Jezusa nad grzechem w swoim praktycznym życiu? Einmal waren wir Sklaven der Sünde. Raz byliśmy tymi niewolnikami grzechu. Ale jesteśmy uwolnieni. Das ist christliche Freiheit. To jest ta chrześcijańska wolność. Nicht mehr sündigen zu müssen. Że nie musimy więcej grzeszyć. Wir können noch sündigen. My możemy jeszcze. Das wissen wir aus Gottes Wort. To my też wiemy to ze Słowa Bożego. Und das wissen wir auch aus Peter Paulus. I to wiemy również z takim polskim wykazem. Aber Gott sei Dank, wir müssen. Ale Bogu dzięki za to my nie musimy. Und wenn Gläubige das verwirklichen in der Praxis, jeżeli wierzący to urzeczywistniają w praktyce, dann sagt der Herr Jesus, dein Hals ist wunderbar. To mówi Pan Jezus do nas, bo jak to ja jest wspaniałam. Bekręcst mit den Dokumenten meines Sieges auf Golgatha. Bekręcst. Jest tak uwieńczona moim zwycięstwem na Golgocie, na szyję. Wäre das nicht schön, wenn der Herr Jesus das von dir sagen könnte? Nie byłoby to pięknie, jeżeli by Pan Jezus to samo o tobie mógł powiedzieć. Das siebte ist die Brust. To siódme to jest pierś. Die Brust spricht von geistlichem Wachstum, geistlicher Reife. Pierś mówi o duchowym o duchowej dojrzałości i o duchowym wzroście. Sie spricht aber auch von Zuneigung. Ale ona mówi też o skłonności, przychylności. Und drittens spricht sie von der Fähigkeit anderen nahe. I po trzecie mówi ona o zdolności do dania pokarmu. Es ist, der Herr Jesus möchte, dass wir geistlich wachsen. Pan Jezus chce, ażebyśmy duchowo wzrastali. Dass wir Nahrung aufnehmen, wie wir gesehen haben. Że my pokarm przyjmiemy, jak już tu widzieli. Aber dass wir dann auch bereit sind, das weiterzugeben. I żebyśmy też byli gotowi tak to dalej to przekazywać. Das ist auch sehr wichtig für die Schwestern, die Kinder haben. To jest też bardzo ważne dla tych sióstr, które dzieci mają. Dass sie ihren Kindern geistliche Nahrung geben. Żeby one mogły swoim dzieciom ten duchowy pokarm dać. Ich möchte euch sagen. Ja chcę wam powiedzieć. Dass ich von meiner Mutter sehr viel da habe empfangen. Że ja od swojej własnej matki bardzo dużo mogłem otrzymać. Sie ist schon 30 Jahre beim Herrn. Ona już jest 30 lat u Pana. Denke in große Dankbarkeit. Ja myślę z dużą wdzięcznością o nim. Sie konnte uns geistliche Nahrung geben. Ona mogła nam dać ten pokarm duchowy. Und sie hatte uns schon als ganz kleine Kinder. I ona miała nas już jako małe dzieci. Den Platz des Zusammenkommens zum Namen des Herrn Jesus Christus. I ona nam tak to przedstawiła, że to miejsce do przyjścia do Pana Jezusa było w naszych sercach wiernych. Sie war immer im Haus. Ona była zawsze w domu. Sie ist nie aus der Schweiz hinausgekommen. Ona nigdy nie wyjechała poza Szwajcarię. Aber diese Aufgabe, die Gott ihr gegeben hat. Ale to zadanie, które Bóg jej dał, konnte sie erfüllen. Mogła ona wypełniła. Aber im natürlichen verstehen wir gut. Ale w tym naprawdę rozumiemy to bardzo dobrze. Dass eine Mutter nur die Nahrung geben kann. Że matka może tylko taki pokarm dać. I vorher in ihr gebildet wurde. Który ten pokarm tylko przedtem w niej się wytworzył. Das ist ein wichtiger Grundsatz. To jest bardzo ważna zasada. Dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes aufnehmen. Że my tą prawdę Słowa Bożego przyjmiemy. Dass sie uns selber bildet. Że to Słowo nas samo kształci.
dann können wir es weitergehen. I dopiero wtedy możemy dać to dalej. Wir finden das auch im Alten Testament bei einem Mann. My to widzimy też w Starym Testamencie przy pewnym mężu. Er hörte. On słuchał. Er tat. On czynił. Und er verkündete. I on opowiadał. Diese Reihe. Ta kolej rzeczy, tak jak to powiedzmy. Wir kennen das auch aus der Kindererziehung. My to znamy też z wychowania dzieci. Wir können unseren Kindern nur das erziehen, was wir selber leben. My możemy dzieciom tylko to przekazać, czyli wychowywać tym, co sami przeżyjemy. I to jest przykład. Istnieje takie przysłowie. Kindererziehung hat keinen Sinn. Wychowanie dzieci nie ma żadnego sensu. Sie machen trotzdem alles den Eltern nach. Bo mimo wszystko oni wszystko naśladują, mimo wszystko naśladują rodziców. I to w tym leży pewna głęboka prawda. To, co w nas się wytworzyło, czy wykształciło, możemy też dalej dać. Ta pierś jest dalej porównana z gazelą, które między liniami przebywają. Das ist ein Tier. To jest ta gazela, takie zwierzę. Das auf der einen Seite Ruhe ausströmt. Które z jednej strony taki spokój promi, takim spokojem promieniuje. Auf der anderen Seite die Fähigkeit hat Blitz. Z drugiej strony ma taki charakter strasznie szybko z miejsca wypartować. Wir gehen durch Übung. My przechodzimy przez doświadczenia. W persönlichen Leben, w naszym osobistym życiu, in der Familie, w rodzinie, in der Versammlung, w gromadzeniu. Und wir dürfen durch alle Übungen gehen, i my możemy przez wszystkie te doświadczenia przechodzić, mit einer Ruhe im Herzen, w pokojem sercu, mit einer gewissen geistlichen Gelassenheit, z pewnym duchowym takim uspokojeniem, jak to po polsku można wyrazić, no, nie tak ekstremalnie, to po prostu spokojnie. Daher Jesus hat das vollkommen gelebt. Pan Jezus to przeżył w sposób doskonały. Mit deinem Herzensfrieden ist er durch alles gegangen. Mit deinem Herzensfrieden ist er durch alles gegangen. Takim pokojem w sercu przeszedł on wszystko. Und dann sagte, i potem powiedział on, meinen Frieden geben. Pokój daj mi wam. Aber, wir dürfen auch solche sein, możemy być też takimi, die bereit sind, sofort hier mitzugehen. Którzy są gotowi natychmiast stąd podejść. Wenn Herr Jesus kommt zu uns. Jeżeli Pan Jezus przyjdzie, aby nas zabrać. Dann lassen wir alles hier. To zostawimy wszystko tutaj. Das Haus. Ten dom. Das Auto. Auto. Unser, alle unsere irdischen Dinge. Wszystkie nasze ziemskie rzeczy. Wir wollen das nicht vergessen. Wir chcemy to nie zapomnieć. Glaube, dass alle die Belehrung der über die Entrückung gut kennen. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy te wszystkie pouczenia o zabraniu swoich dobrze znają. Er wird kommen vor der Drangsaufzeit. On przyjdzie przed czasem ucisku. Und er wird uns einführen in das Haus des Vaters. I on nas prowadzi do ojcowskiej. Aber ich frage nicht, kennt ihr diese Wahrheit? Ale ja nie pytam, czy znacie tą prawdę? Sondern die Frage ist lebendig. Tylko ja się pytam, to pytanie jest, czy my żyjemy codziennie, na co dzień tym. Das zeigen uns die Gazelle. To pokazują nam te gazele. Jetzt beginnt die Braut zu sprechen. Teraz zaczyna ta oblubienica przemawiać. Und sie sagt, bis der Perfekt, bis der Tag sich führt. W wierszu szóstym, zanim głód wieczorny zadzieje, das ist, i pieszczą w cienie, das ist, bedeutet, bis der Morgen kommt. To oznacza, aż jutro rano przyjdzie. Diese gläubige Überreste aus Israel wartet auf das Aufgehen der Sonne. Ta reszta tego wierzącego Izraela czeka na wejście słońca. Wenn Herr Jesus wiederkommt für sie, jeżeli Pan Jezus przyjdzie znowu po nim,
auf die Sonne der Gerechtigkeit. Jako to słońce tej sprawiedliwości. Mit Heilung in ihrem Krieg. Ze zbawieniem jego skrzydła. Wir warten auf die Entrückung. My czekamy na zabranie. Wie gesagt, ist das vorher. Das ist vorher. Jak powiedziane, to jest przedtem. Und wir warten nicht auf die Sonne. I my nie czekamy na słońce. Sondern wir warten auf den Morgenstern. Tylko my czekamy na tą gwiazdę poranną. Ich sage jetzt etwas, das ist vielleicht physikalisch nicht richtig. Ja powiem teraz, co może fizycznie nie jest możliwe. Aber es ist geistlich völlig wahr. Ale duchowo jest to zupełną prawdą. Der Morgenstern ist heller als die Sonne. Ta gwiazda poranna jest jaśniejsza jak słońce. Als der Apostel Paulus bei seiner Bekehrung den Herrn Jesus so sah. Jak Pan Jezus, jak apostel Paweł przy swoim nawróceniu Pana Jezusa widział. Nicht wie er ist für Israel. Nie jak on jest dla Izraela. Sondern wie er ist für die Versammlung. Tylko jakim on jest dla zgromadzenia. To sagt er, es ist ein Licht. To powiedział, to było takie światło. Das den Glanz der Sonne überträgt. Które przewyższało jeszcze światło słoneczne. Es gibt heute viele Gläubige. Jeszcze dzisiaj jest bardzo wielu wierzących. Die sind tief beeindruckt von Jerusalem. Którzy są bardzo, wszyscy pod wrażeniem Jeruzalemu. Die Reise nehmen wieder dahin. Oni bardzo często tam jeżdżą. Aber das ist ein bisschen traurig. Ale to jest trochę smutne. Ich habe nichts gegen eine Reise nach Israel. Ja nie mam nic przeciwko podróży do Izraela. Wenn man sich dieses Land ansehen will. Jeżeli chce się ten kraj zobaczyć. Aber wenn man meint, einen geistlichen Gewinn zu haben dabei. Ale jeżeli się myśli przy tym, że ma się duchową korzyść. Dann hat man die Stellung der Versammlung nicht verstanden. To nie zrozumiało się stanowiska zgromadzenia. Der Herr Jesus ist als der glänzende Morgenstern. Pan Jezus jest jako ta świecąca gwiazda poranna. Viel höher als das, was er ist für Israel. Jest czymś dużo większym niż tym, czym jest on dla Izraela. Wir warten auf die Entrückung, das ist die wahre christliche Hoffnung. My czekamy na pochwycenie, to jest ta prawdziwa chrześcijańska nadzieja. Und bis es so weit ist, i aż tak daleko jest, gehen wir zum Weihrauch über, to idziemy do tego pagórka zum Nürnberg und zum Weihrauch. To idziemy na wzgórze Kadzidła. Was ist das? Co to jest? Das ist Golgatha. To jest Golgatha. Der Nürnberg. Ta góra Miry. Das sind die Leiden des Herrn Jesus. To są te cierpienia Pana Jezusa. Der Weihrauch über. Te wzgórze Kadzidła. Das ist das, was von Golgatha zu Boku poszli. To jest Golgatha. To z Golgoty do Boga przyszło, ta wolność. Das darf uns beschäftigen, bis der Herr Jesus wiederkommt. To możemy się tym zajmować, aż Pan Jezus przyjdzie. Je länger, je mehr ich über Gottes Wort nachdenke, im dłużej nad Słowem Bożym rozmyślam, je klarer wird mir. Przez to wyraźniej jest mi. Jest wyraźniej, widzę to. Das wahre geistliches Wachstum ist. Co jest prawdziwym wzrostem duchowym, jeżeli te proste, tiefe, głębokie, göttliche Wahrheiten, Boże prawdy, die auf Golgatha geoffenbart werden, które na Golgocie są objawione, będą nasze serca przez to większe. Lasst uns mit Golgatha beschäftigt sein. Pozwólmy się zajmować, zajmujmy się Golgotą. Chrystus Jezus. Aż Pan Jezus znowu przyjdzie. Jezus.